Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, zapraszam was na stronę www.54bike.pl, gdzie znajdziecie akcesoria dla siebie i swojego roweru. Odziejecie się od stóp do głów oraz zadbacie o maszynę dzięki kosmetykom firmy Bike by SG. Link do sklepu znajdziecie w opisie. But look at this. No myślałem, że spadniesz przed nim kołem. Dawaj. Jedziesz i w prawo w schody. O tak o. It was at this moment that he knew. He fucked up. Żyjesz? Ty. O chłopie. Czekaj, ja mam chyba apteczkę od Borkosia, to się przyda. A ty sobie leż, tam nie wstawaj na razie. Leż. Noga cię boli? To leż na razie. Nie żeby coś, ale nic se k***a nie zdarłeś. Nic nie masz pozdzielane. Czekaj, kask ci odepnę. Na razie musi przestać boleć, później będziemy się martwić. Ale już wezwaliście pogotowie. Nie, aż tak się nic nie stało. Nie, po prostu pozdzierał się. No, zimno jest to. Muszę chwilę porażać tyle. Drifty bez hamulców mogę robić, pa. Myślę, że śnieg zaskoczył wszystkich ostatnio, bo troszeczkę pruszyło, ale nie spodziewałem się takich warunków na Kazurze. Ło, ABS się załącza. Siu. Jedziemy. Mój ulubiony trik to one foot ostatnio, a zawsze go nienawidziłem. Ja dzisiaj tej dużej nie lecę. Ja dzisiaj tej dużej nie lecę. No właśnie sobie tak patrzę, bo chciałbym powiedzieć widzom, że dzisiaj Bartek się ładował na dużą. Tylko na moje oko, to powiem ci, że duża chyba nie spełnia dzisiaj warunków. Jest za ślisko. No, powiem ci, da się zauważyć. O, tam ledwo doleciałem, kurna. Patera. O ku... O kurwa, leki niedolot. Przed chwilą Bartek był na Dirt Pro i staramy się dzisiaj jak najwięcej rzeczy sprawdzić, co się da dzisiaj skakać. Jeszcze nie byliśmy wyżej, więc nie wiem jak tam wygląda, ale zobaczymy no. Mam nadzieję, że jak najwięcej dzisiaj uda nam się zrobić rzeczy na Kazurze, mimo takich warunków. A few moments later. Status kickera, śliski, no my po lodzie jedziemy. O kurwa! O! No a tu jest lód wszędzie, pa! O kurwa! Co to był za dźwięk? O stary! Czekaj, to koło się kręci prosto? Prosto. A co zrobiłeś, że ma być krzywo? Strzeliły mi szprychy jak skejsowałem. Tutaj? No bo tu twardo jest. Znaczy nie skejsowałem, tylko właśnie doleciałem, ale bokiem doleciałem. Aha. Chciałem takie whipka zrobić, nie? No to pięknie. Weź to. Tu się takie whipy zacząłem bawić trochę, co nie? Tu już lecimy do ekipa. O k***a. Słyszałem, ciężko tego nie usłyszeć, bo GoPro takie dźwięki z otoczenia bardzo mocno wyłapuje. Teraz się docentrowała po prostu. No. Teraz się wycentrowała koło. Czy zima zaskoczyła rowerzystów?
Mnie troszkę tak. To już taki na dziadka. No to to idzie tu, a to idzie tu. Tak, i wtedy będę jeździł tak. No, jaki BMX-arzy, to co wiesz, robią fejki i tak cisną z taką skrzyżoną kierownicą. Yes, yes, yes! Idziemy obok siebie z Bartusiem, ale Bartek jest szybki. Siema. Siema. Ty, noga ci spadła. O, Bartek. Nóżka tam ci chyba tak się siup-siup zrobiła. Stary, ja ci pokażę, co tam stało. Chodź. No, a wytłumacz, co widzą. Na wybiciu rower mi się zaczął ślizgać. I mnie ześlizgnęło w lewą stronę. I mój rower, o tak się ześlizgnął. Widzisz? A, na tym bajorku. No, ja o tu. Leciałem o takiej pasekcji jakiejś. No właśnie zdziwiłem, że jakiegoś whipa robisz w moją stronę, czy co? Ja tu wylądowałem, tak jakiś ślad, a ty... O! Ktoś doleciał. No ciekawe dlaczego. Dobrze. Zobacz, tu jeszcze po jaki tam eskę porobię, żeby wytrafić na tam. Mhm. Atakujesz to? Które? To. O te chińskie hopy? Któreś z tych, no. Jadę! Uho. Ta banda jest straszna. O k***a. O k***a. O ja p***ole. O k***a. O k***a. Ale będziesz miał pikania. O chłopie. Ja tam się modliłem o przeżycie, widziałeś? Ja tu jadę szybkościowo. O! Siup, 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 siup. Dawno tego nie jechałem, kurna, zapomniałem jak to wygląda. O! I wheelie pod górkę lecimy. Tutaj można wjeżdżać jeszcze. Co tu mamy za krzaczek? Pojechał tamtędy. Fajne, co? Nie no, dobre jest, nie gadaj. Zobaczymy jak tu wygląda ta dolna sekcja od razu. Ale tą strefę chillu to idealnie wpasowali w tą ostatnią hopę. Będą siedziały jakieś starsze panie, dzieci będą tu biegały i akurat będzie się lądowało. Nie wiem, kto to zamiast tutaj to zrobić czy coś. Chyba już w tym roku koniec dolnej sekcji. Ogólnie lajna. No i się dogoniłem, Mike. Tak jak widzicie, z minuty na minutę coraz więcej śniegu się roztapia i nie chcemy tutaj jeździć po glinie, po piachu robić kolejny, bo będzie niefajnie, później jak zamarznie wszystko, więc stąd znikamy i tak już większość zamknięta. A jeżeli chodzi o kolejny, to tutaj przyjechali XC i patrzcie jak to wygląda, rozjeżdżają i się robi takie coś. I tak tu już jest twarde. Trochę, a nie chcemy, żeby było jeszcze gorzej. A few moments later. Przepraszam. Mogliby po tym nie chodzić? Dzięki. Jestem ciekaw, czy oni po prostu zareagowali, że ktoś powiedział coś, czy nie? Bo oni coś tam, coś tam, nie wiem, jakiemu nie wiem, nawet gadali. Uczyłem się niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego, ale nie zrozumiałem żadnego z tych, co oni tam gadali.
szybki update, słuchajcie. Troszeczkę się pogoda pozmieniała, tak jak widzicie. Wszystko fajnie sobie chrupie pod stópkami. I powiem wam o tym jeszcze tylko, że u chłopaków w sprincie trwa aktualnie Black Week, więc link macie w opisie, sobie klikajcie, obszajajcie. Mają promki na rowery i ogólnie asortyment, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zróbcie sobie taki wcześniejszy mikołajkowy prezent. Trochę jest mi zimno, więc się żegnam. Widzimy się niebawem. Yo!